To wotum zaufania, jeśli je uzyskamy, potwierdzi sens politycznego ustroju w Polsce. Rządzi ten, kto bierze na siebie pełną odpowiedzialność. Jeśli państwo nie macie w tej chwili odwagi, czy nie macie ostatecznej decyzji, aby składać konstruktywne wota nieufności, mówię tutaj do opozycji, to chcę też ułatwić wam w jakimś sensie zadanie. Mniej głosów opozycja potrzebuje w dzisiejszym głosowaniu, niż w ewentualnym głosowaniu nad konstruktywnym wotum nieufności. Jak patrzę na ławy opozycji, nie widzę szczególnego zapału do podjęcia walki i do przyjęcia na siebie odpowiedzialności. Stąd być może tak zwane techniczne kandydatury, ale czas otwarcie powiedzieć, kto chce za co wziąć odpowiedzialność. Ja od tej odpowiedzialności nie mam zamiaru się uchylać i po to jest to głosowanie, dzisiejsze głosowanie nad wotum zaufania. Po co to drugie exposé? Po to, aby na rok 2013, który będzie rokiem trudnym, nie tylko dla Polski. Rokiem, gdzie znaków zapytania jest więcej niż pewności co do rozwoju sytuacji gospodarczej. Rokiem wymagającym w związku z tym innych narzędzi i twórczego myślenia o tym, aby znaleźć sposoby, które równie skutecznie jak do tej pory będą chroniły Polskę przed kryzysem. To tak zwane drugie exposé będzie w dużej części poświęcone działaniom gospodarczym, jakie rząd, właściwie wszyscy Polacy powinni podjąć, aby Polska nadal była bezpieczna w czasie globalnego zawirowania. To tak zwane drugie exposé nie miało być i nie będzie jakimś politycznym fajerwerkiem. Nie będę się skupiał tutaj na działaniach opozycji, ani dokuczał jej liderom. To exposé, to drugie exposé nie będzie także jakimś cudownym manewrem, który nagle przebuduje scenę polityczną. I też nie mam żadnych wątpliwości, i to chcę podkreślić z całą mocą, ta informacja o tym, co przez rok zrobiliśmy, a przede wszystkim o tym, co zamierzamy zrobić w roku 2013 i do końca naszej kadencji, że ta informacja nie jest także prostym sposobem na odbudowę zaufania u tych, którzy je tracą do władzy. Będziemy także inwestowali, szukając również możliwości europejskich, w modernizację kolei. To jest jeden z najbardziej rozczarowujących projektów, jeśli chodzi o ostatnie lata. Polacy czują się rozczarowani, ponieważ toczące się dość długo inwestycje kolejowe powodują to, że bardzo długo jeździmy w niekomfortowych warunkach polskimi pociągami. My tę cenę płacimy, cenę dyskomfortu pasażerów, po to, aby ta modernizacja przyniosła wreszcie efekty, które sfinalizujemy między innymi ogłoszeniem kolejnych przetargów na zakup nowego taboru dla PKP, i to także w 2013 roku, a więc w tym roku teoretycznie najtrudniejszym. Mówimy tutaj o zaangażowaniu w latach 2013, 2015, 30 miliardów złotych w modernizację kolei. 43 miliardy złotych powinniśmy zainwestować w kontynuację programu autostradowego i krajowego i dróg krajowych. Dla przykładu powiem, że przetargi w 2012 ogłosimy dla obwodnicy Poznania, dla tej części brakującej w 2013 roku, dla dalszego odcinka A1, Tuszyn-Pyrzowice. W 2013 ogłaszamy przetarg na obwodnicę Marek, na dokończenie S7 z Gdańska do Warszawy, przetarg na S19 Rzeszów-Lublin, a w latach 2014-2015 S5 Poznań-Wrocław i S7 Warszawa-Kraków. Przygotowaliśmy narzędzie bankowe i wymagające także dodatkowych instrumentów w postaci specjalnej spółki pod program zatytułowany Inwestycje Polskie. Operatorem będzie BGK. 40 miliardów złotych do 2015 roku znajdzie się jako kapitał dla BGK po to, aby w tym przedziale czasowym, a więc do 2015 roku,
uzyskać możliwości inwestycyjne na poziomie 40 miliardów złotych. Będzie to możliwe bez naruszania bezpieczeństwa finansowego państwa, a więc bez obciążania tą kwotą deficytu lub długu publicznego. Będzie to możliwe poprzez aktywne użycie kapitału dzisiaj zamrożonego. Mówimy tu głównie o udziałach państwowych w spółkach Skarbu Państwa. Chcielibyśmy, aby te aktywa, w jakimś sensie użyję cudzysłowu, pasywne w tej chwili, zaczęły pracować na inwestycje, wiążąc również kapitał prywatny i większe możliwości kredytowe. Spółki z udziałem Skarbu Państwa, a także rząd podejmują wspólnie decyzje o inwestycjach na wielką skalę dotyczącą sektora energetycznego. Ma to podwójne znaczenie. Po pierwsze, kontynuujemy ten wielki program bezpieczeństwa energetycznego i niezależności energetycznej Polski, jaki zaczęliśmy 5 lat temu. A po drugie, inwestujemy w ten sposób pieniądze, także spółek prawa handlowego, a nie tylko budżetowe, w wielkie przedsięwzięcia energetyczne angażujące pracę tysięcy i dziesiątek tysięcy ludzi. O jakich konkretach mówimy? Mówimy o mniej więcej 60 miliardach złotych do 2020 roku, bo proces inwestycyjny będzie trwał, bo są to wielkie przedsięwzięcia, będzie trwał wiele lat, ale rozpoczyna się już w tej chwili. Mówię o budowie bloków energetycznych w Turowie, w Opolu, w Puławach, w Blachowni, w Stalowej Woli, w Jaworznie, w Kozienicach, we Włocławku. Mówię o kontynuacji budowy terminalu gazowego. Mówię o projekcie już rozpoczętym 1000 kilometrów gazociągów, a także o magazynach na gaz. Ich pojemność zwiększamy do końca roku 2014 z niewiele ponad 1,5 miliarda metrów sześciennych do blisko 3 miliardów metrów sześciennych w ciągu tych 2 lat. Także interkonektor, a więc to połączenie energetyczne między Polską a Litwą z udziałem środków europejskich. Powinniśmy tę inwestycję zakończyć w roku 2020, ale zaczynamy ją w tej chwili. I rozbudowa terminalu naftowego w Gdańsku. Skończyliśmy pracę nad ustawą, która budzi wiele emocji, nad ustawą o gazie łupkowym. Znacie państwo, szczególnie jeden parlamentarzysta zawsze nam przypomina o tym, jak ważny jest gaz łupkowy, ale nie musi nam przypominać, bo wiemy, jakie nadzieje Polacy wiążą z naszym narodowym źródłem energii. Gaz łupkowy to także bezpośrednie inwestycje spółek Skarbu Państwa, PGNiG, Orlenu, Lotosu, KGHM-u, Tauronu. To także budowa 3 kopalń. I do 2016 roku zakładamy, że te inwestycje osiągną także poziom 50 miliardów złotych. Będziemy każdego dnia, mocniej niż do tej pory, starać się odzyskiwać waszą sympatię, wasze zaufanie, waszą wiarę, wasze przekonanie, że Polska, tak jak do tej pory, może iść bezpiecznie. Ja głęboko w to wierzę. I jeśli nie wszystko robiłem tak, żebyście i wy w to uwierzyli, to te najbliższe 3 lata poświęcimy każdego dnia temu, żeby każdy w Polsce uwierzył na nowo w swoje siły. Dziękuję bardzo, pani marszałek. Zwracam się do pani marszałek o wotum zaufania, na które liczę. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie premierze. Pisemny wniosek został złożony na ręce marszałka Sejmu.